Witam Państwa. Od kilku lat, na wzór wielu krajów zachodnich, specjalna kapituła pod kierownictwem m.in. profesora Jerzego Bralczyka, a także profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego, wskazuje słowo, które w minionym roku okazało się tak zwanym słowem roku, czyli z jakiegoś powodu zasługuje na podkreślenie. Albo jest to słowo, które najczęściej pojawiało się w języku w minionych 12 miesiącach, czyli miało najwyższą frekwencję, albo jest to wyraz, który zmienił w jakiś charakterystyczny sposób swoje dotychczasowe znaczenie lub zakres użycia, albo jest to słowo, które stało się modne pod wpływem pewnych zewnętrznych zjawisk, albo z jakiegoś innego powodu słowo, które w minionych 12 miesiącach uznało się za najbardziej charakterystyczne. Przypomnijmy, że w 2011 roku za takie słowo uznano rzeczownik prezydencja. Miało to związek z faktem, że Polska pełniła tak zwaną prezydencję, to w ogóle bliskie słowo, wystarczyłoby polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej i bardzo wiele zjazdów, spotkań przywódców państw europejskich odbywało się wtedy właśnie w naszym kraju. Stąd prezydencja jako słowo roku 2011. W roku 2012 miano takiego najważniejszego terminu w roku uzyskała nazwa parabank. Przypomnijmy, że to pojęcie parabank było związane z pewną firmą, która uchodziła za bank, ale tak naprawdę bankiem nie była, choć zachowywała się tak jak bank. W każdym razie spowodowała straty wielu ludzi, którzy powierzyli jej swoje oszczędności. Z kolei w roku 2013 słowem roku wybrano rzeczownik gender, który, pamiętamy, związany był z trwającą zresztą do dzisiaj, ale wtedy bardziej intensywną dyskusją o, powiedzmy, tożsamości płciowej człowieka. Przed rokiem kapituła tego konkursu na słowo roku wybrała rzeczownik kilometrówka. Tak uzasadniał tę decyzję nestor polskich językoznawców profesor Walery Pisarek. W roku 2014 byliśmy świadkami awansu słowa kilometrówka. Wyraz ten stał się bowiem słowem, symbolem tego, jak ujawnienie pospolitego drobnego oszustwa zatrzęsło całym systemem władzy Rzeczypospolitej. Pamiętamy, chodziło o kilku posłów, którzy udając, że wybierają się w podróż służbową, rozliczali tę podróż, a w rzeczywistości po prostu brali pieniądze. Jednocześnie Uniwersytet Warszawski zorganizował w 2014 roku plebiscyt wśród internautów, którzy sami wybierali słowo, które uznali za najważniejsze w tamtym roku. Wybór padł na inny wyraz, był nim separatysta, co się oczywiście wiązało z niezwykle dramatyczną sytuacją na wschodzie Ukrainy. Nie wiemy jeszcze, na jakie słowo padł wybór w roku 2015, ale możemy trochę pospekulować. Tym bardziej, że znamy wyrazy, które były słowami poszczególnych miesięcy, jako że specjalna witryna internetowa Uniwersytetu Warszawskiego, nazywająca się słowanaczasie.pl, prowadzi taką obserwację. W styczniu pierwsze miejsce zajął neologizm Frankowicz, odnoszący się oczywiście do tych spośród naszych rodaków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. W lutym słowem miesiąca był górnik, a to ze względu na bardzo częste wtedy i intensywne protesty i strajki górników.
Wiosną najpopularniejsze były wyrazy zaćmienie, to w związku ze zjawiskiem atmosferycznym, które wszyscy próbowaliśmy obserwować na niebie, oraz Jowy, wiadomo, jednomandatowe okręgi wyborcze. Często polityka podsuwa słowa miesiąca czy słowa roku. W miesiącach letnich królował na początku zamach, a to w związku z zamachami w Tunezji, a także rzeczowniki imigrant i referendum. Pewnie już zapomnieliśmy, że we wrześniu odbywało się referendum, stąd popularność tego słowa, a rzeczownik imigrant, imigranci funkcjonuje w naszym języku dość intensywnie od wielu już miesięcy. Jesienią najpopularniejszymi słowami były takie wyrazy jak wybory, smog, to oczywiście Kraków, który zmagał się z niesłychanymi trudnościami powietrznymi, nazwijmy je tak, oraz oczywiście parlament w związku z wyborami, które wyłoniły ten nowy parlament. W grudniu natomiast zdecydowanie przewodzi stawce wyrazów zabiegających o miano lidera rzeczownik Trybunał. To wiemy w związku z pewnym zamieszaniem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego. Warto przy okazji powiedzieć, że w niektórych krajach już wybrano słowa roku 2015. Na razie znamy werdykt z Wielkiej Brytanii, w której decyzję o przyznaniu tego tytułu podejmuje redakcja prestiżowego, zasłużonego słownika oksfordzkiego. Otóż specjaliści, leksykografowie brytyjscy za wyraz roku uznali, i to jest pewien paradoks, po raz pierwszy nie wyraz, tylko znak graficzny. Znak, który nazywa się emoji, czyli rodzaj piktogramu, emotikonu wyrażającego emocje. Konkretnie chodzi o najpopularniejszy podobno w ostatnich miesiącach obrazek, uśmiechniętą buzię ze łzami szczęścia, ze łzami wynikającymi z radości. W Niemczech do tej pory wybrano młodzieżowe słowo roku 2015. Został nim wyraz, muszę sprawdzić, smombi, czyli połączenie dwóch słów, smartfon i zombie, oznaczające osobę tak zajętą smartfonem, że zapominającą o kontakcie z żywymi ludźmi. W Polsce na razie uczeni debatują, internauci głosują. Ja jednak myślę, że tym słowem roku zostanie pewnie wybrany rzeczownik Trybunał, bo intensywność, z jaką to słowo pojawiło się w przestrzeni publicznej, w obiegowej polszczyźnie, także tej potocznej, była największa ze wszystkich innych wyrazów i niewątpliwie miało to słowo też wpływ nawet na zachowania społeczne, których byliśmy świadkami w ostatnim okresie. Ale czy Trybunał będzie słowem roku 2015? O tym się przekonamy, powinniśmy się przekonać w najbliższych dniach. Do zobaczenia.